Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Śpiewa moje serce i śpiewa serce każdego i każdej z tu obecnych, Maryjo, którzy się na apel zgłosili do Ciebie, przed Twój tron, przed Twoje serce, przed Twoje oczy. Jestem, pamiętam, czuwam, śpiewa polski naród, wezwany, aby to wyznawać w godzinie apelowej słowami i intencją prymasa tysiąclecia, a uczył nas, co to znaczy być, pamiętać i czuwać. Tu się ciągle na nowo rozpoznajemy jako polska rodzina, zarówno wszyscy mieszkający w granicach polskiego domu obecnego, jak też polskie serca rozsiane po świecie, polski pacierz powtarzające i w Twój obraz się wpatrujące i krzyż Syna Twojego w codzienne swoje życie wprowadzający. Jestem, pamiętam i czuwam, powtarza dziś Maryjo po raz 51 w tym uroczystym apelu, także Święty Kościół Szczecińsko-Kamieński. A dzisiaj, dopełniając
uroczystości 50-lecia diecezji, powracamy do tamtej decyzji błogosławionej, profetycznej pierwszego pasterza naszej diecezji sprzed 50 lat, świetlanej pamięci biskupa Jerzego. To była jedna z pierwszych decyzji. Jedziemy na Jasną Górę. Wieziemy do Ciebie, Matko, do naszej Matki i Królowej wszystkie sprawy, nadzieje, problemy i radości i smutki. I tak jesteśmy każdego roku. I dziś w tym apelu i w tym czuwaniu chcemy dziękować za te minione 50 lat, za obfitość Twojej opieki, które jako Matka Kościoła nam panujesz i nas prowadzisz, za obfitość łaski Twojego Syna, za obfitość łask sakramentalnych przez posługę kapłanów, obfitość pokoju serca i rozmodlenia i uświęcenia przez osoby życia konsekrowanego, moc wiary od rodziców niosąca się ku dzieciom, od dziadków i babć ku wnukom, moc mądrości poprzez wszystkich, od których zależą sprawy wspólnotowe, społeczne, gospodarcze, bytowe, sprawy kultury i nauki. Jesteśmy jako Święty Kościół Szczecińsko-Kamieński. Przybywamy w różnych sytuacjach i z różnymi intencjami w różnych porach roku, ale ten wieczór i to czuwanie ma dla nas szczególne znaczenie. Różnymi tytułami Cię, Matko, ojcowie nasi nazywali: Królowo Polskiej Korony, Dziewico Wspomożycielko, Boża Wędrowniczko nawiedzająca parafię całej Ojczyzny, Stolicą Mądrości, a my dodaliśmy na Pomorzu w ostatnich latach bardzo skromny, ale serdeczny tytuł Pani Pomorza. I taką Cię pozdrawiamy, przy takiej trwamy, za taką iść chcemy. A Ty nas prowadzisz, zarówno w ciszy domu w Nazarecie wypowiedzianych słów oto ja służebnica Pańska. I uczymy się, co te słowa znaczyć mogą także dla nas, że Bóg jest Panem naszym, a my Jego słabymi sługami. Powiedziałaś też wtedy, niech mi się stanie według Twego słowa. A ileż to razy my chcemy, aby nasze zamiary dominowały, a nie myśl Boga i słowo Boga i Boża droga. Idziemy za Tobą, gdy w Kanie Galilejskiej powtarzasz: uczyńcie wszystko, co mój Syn Wam powie. Uczyńcie, nie mówcie, ale uczyńcie. I uczyńcie wszystko do końca. Wszystko to, czego mój Syn oczekuje. Niezwykle trudne to zadanie, bo chcielibyśmy zawsze coś po swojemu korygować i zmieniać. A Ty prosisz wyraźnie, niezmiennie i czytelnie. Patrzymy na Ciebie, przytuloną do krzyża Twojego Syna, jak trwasz, powtarzając sercem, niech mi się stanie. I uczymy się na trudne chwile i bolesne, aby wola Boża się dopełniała, bo to jest zawsze najświętsza i najbardziej owocna i skuteczna droga człowieka. A potem stajemy przy Tobie w gronie apostołów i uczniów Pańskich w Wieczerniku, przyjmując Ducha Świętego, który chce prowadzić w nowy czas. I my dzisiaj za te 50 lat dziękując, dziękujemy za czas, który był, zarówno te dawne, dawne lata i wieki słowiańskiej kultury w środku Europy, jak też potem za posługę apostołów Słowian świętych Cyryla i Metodego, dzięki którym języki słowiańskie stały się językami Bożej nauki i modlitwy Kościoła. To z tej kultury i z tego środowiska zaczerpnął Mieszko I, ducha dla narodu. To w tym duchu też święty Wojciech uczył nas wiernego świadczenia o prawdzie Ewangelii i o zmartwychwstałym Synu.
to w tym duchu przybył także nad Odrę i Bałtyk apostoł Pomorza, święty Otto z Bambergu, aby przywracać nam blisko 900 lat temu struktury parafii, wspólnot, a szkół nowemu biskupstwu w Wolinie, potem w Kamieniu, którego duchowość trwa ciągle także poprzez nazwę naszej diecezji. Przynosimy Ci także całe dzieje ojczyzny naszej, której częścią jest i Pomorze Zachodnie, i ziemie nad Odrą i Bałtykiem. To są dzieje raz bardzo blisko związane z duchowością i z wydarzeniami ojczyzny i narodu, czasem pozornie odległe, a przecież serca polskie zawsze tam wykuwały dobro, nadzieję, miłość. Ślady każdego pokolenia w polskiej duchowości są tam czytelne i za to wszystko Ci, Matko, dziękujemy. Ale prosimy o moc Bożego Ducha i o Twoją opiekę na nowy czas. Wejrzyj na polską ziemię i także na ziemię zachodniego Pomorza nad Odrą i Bałtykiem i na serca polskie po świecie rozsiane i przypomnij nam wszystkim, że przecież trzeba trwać na Bożej drodze. Przypomnij rodzicom, że zatroskani o dobro i przyszłość swoich dzieci tylko na Bożej drodze są w stanie w pełni je ochronić od pokus tego świata. Szepnij wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy wiernie trwają w katechezie szkolnej, wbrew komentarzom i dokuczeniom od kolegów, że to jest dobra decyzja i dobry wybór. Szepnij rodzicom, aby im pomogli wytrwać w tym świadectwie nowego pokolenia o Bożej prawdzie, o mądrości życia. Dodaj otuchy nauczycielom i wychowawcom, że Bóg niczego nie odbiera człowiekowi, ale dodaje siebie, że krzyż w niczym nie ogranicza, ale uczy miłości i że Polska jako naród rozpoznała się właśnie u stóp krzyża przy Tobie, Matko. Prowadź nas, Matko, w nowy czas i pomóż nam zrozumieć na nowo, że Polski zmieniać nie trzeba, gdy chodzi o duchowe sprawy, że Polska ma być dalej przy krzyżu Twojego Syna i przy Tobie, Matko i Królowo, jak dom, jak rodzina, jak wspólnota, jak zgodna, owocna praca. Prowadź nas, Matko, w nowy czas. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały. Niech rozwija się wspaniały. Maryjo, tak niech się stanie.